Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, korzystając z tego, że dzisiaj jest pogoda deszczowa, pada, nie mogę wyjść do lasu na rewir, to nagrywam odcinek tutaj z mojego bydła. Było dosyć dużo komentarzy, próśb, zapytań o bydło, czy mają ciepło, co to jest zimny wychów, także dzisiaj tutaj Wam nagram, no ale też tak dla nowych widzów i do ku woli przypomnienia, powiem, że moje stado kiedyś było dosyć spore. Miałam ponad 20 sztuk matek, które chodziły luzem z cielętami. No ale niestety po ciężkiej chorobie męża zmuszona byłam sprzedać to stado i jest to już, powiedzmy, nie do odnowienia. Też tutaj zostawiłam sobie, żeby po prostu żal i tęsknota była mniejszą. Krowę Siwkę, została również Fiona i zostały dwie sztuki, tamte z tyłu, Jałówka z Byczkiem, one były wielkości Fiony, teraz no już są w takiej wadze dosyć sporej, aczkolwiek jeszcze muszą podrosnąć, też tutaj ta obora, trzeba ją na wiosnę wybielić, troszeczkę remontów przeprowadzić, bo Byczek tam widać w ścianie wytarł rogami dziury, jest też usunięty pręt w drabinie, no ale niestety na chwilę obecną, słuchajcie, nic nie da się tutaj zrobić, jest on bardzo nerwowy, niespokojny, odwala mu tutaj trochę, także zbliżać się do niego zbliżamy tylko na czas karmienia, napojenia i tyle. Bo jak już dłużej przebywamy, zaczyna się tam coś, nawet zwykłe omiatanie, słuchajcie, pajęczyn, to jest nie lada wyzwanie, miotło trzeba mieć na kiju, on dostaje, że tak powiem, szału, więc niestety wszystkie prace jakieś tutaj remontowe, wybielenie musi zostać odłożone do jego sprzedaży. No ma jeszcze za małą wagę, żeby go teraz sprzedawać, byśmy na tym bardzo stracili, także no jeszcze musi tak być, jak niestety jest. Andzia tutaj, chodzi też relacja z jej narodzin była, trzeba ją zakolczykować. Kolczyki są, jest ona już dawno zgłoszona do rejestru. Tutaj leżą kolczyki, no ale to też wymaga troszeczkę siły męża, a niestety na chwilę obecną tych sił mu brakuje, także jeszcze musi Andzia tutaj poczekać na swoje ozdoby w uszach. Chodzi ona luzem, ale to opowiem kiedyś w innym odcinku, jak ona tutaj jest żywiona, jak to się u mnie odbywa, jeżeli chodzi o dojenie. Ta krowa, jej matka jest najbrudniejszą krową w stadzie, także słuchajcie, to jest brudas totalny, no ale nie będę teraz o niej mówić. Były pytania właśnie odnośnie, czy tutaj jest ciepło, czy one mają ciepło, tam ktoś mnie, bodajże Ania mnie pytała. Słuchaj Aniu, tak, one mają ciepło, bo bydło naturalnie wytwarza ciepło samo z siebie, jeżeli przychodzą mrozy, no wystarczy tylko poutykać odpowiednio okna, drzwi zamykać i tutaj jest, no naprawdę mają cieplutko, także nie mają zimno. Odnośnie wychowu zimnego. Słuchajcie, jest to chów na powietrzu, nie w oborze i myśmy taki chów stosowali. W planach była właśnie rozbudowa, całkowite wyprowadzenie bydła na powietrze. Chcieliśmy budować wiatę, no ale niestety życie zweryfikowało nam tutaj wszystkie nasze plany i do tych planów już nie dojdzie. No i sam wychów zimny to jest, powiem tak, bardzo dobra metoda, sprawdzona tutaj przez nas. Też muszę podkreślić, że klimat tutaj u mnie na zachodzie jest dużo łagodniejszy jak na wschodzie kraju, także też to trzeba brać pod uwagę. No i na czym to polega? Tak jak mówię, bydło jest na powietrzu, przy czym myśmy też mieli na zimę, żeśmy jednak zganiali w miejsce takie suche, żeby miały sucho, wiata zrobiona, osłonięta z trzech
stron też ją w innym filmie pokażę, bo przerobiłam sobie właśnie dużą oborę na kurnik z pomieszczenia, znaczy z pomieszczenia, z miejsca, gdzie stosowałam zimny wychów, zrobiłam wybieg dla kur, ale to już będzie w innym odcinku, Wam pokażę, jak u mnie to jest właśnie teraz zrobione. No i taki wychów jest naprawdę fajny, nie ma się czego obawiać, bo zwierzęta, one się bardzo fajnie przystosowują do warunków naturalnych. No wiadomo, że bydło, przodkiem bydła domowego był tur wielki, on również żył w warunkach naturalnych, nic mu się nie działo, tak samo i z bydłem. No są też odpowiednie rasy teraz już przystosowane na zimne wychowy. No i podstawa, takie bydło musi cały rok chodzić na powietrzu, nie może być wygonione z ciepłego, bo jeżeli się go wygoni właśnie o tej porze na przykład, by się wygnało, gdzie ono stoi w cieple, na zimne powietrze, to niestety zachoruje, dostanie zapalenia płuc, no i może się to skończyć tragicznie dla takiego zwierzęcia. No i też powiem Wam, że cielęta, bo może zaraz zaczną, uprzedzę następne pytania, bo zaczną być, się pojawią się tutaj mi pytania, jak cielęta, które rodzą się w zimie. Słuchajcie, krowa matka, która chodzi cały rok na powietrzu, na dworze, ona jest już przystosowana i płód, rozwijające się ciele w środku, w łonie właśnie matki, w łonie krowy, już też automatycznie przystosowuje się do warunków naturalnych i ono rodzi się z taką już grubą sierścią, to jest, nazywa się podszczeć, no nie powiem teraz dokładnie, bo dokładne podszczeć bodajże. I takie ciele, ono rodzi się już z naturalnym futerkiem. Też żeśmy to na przestrzeni lat zaobserwowali. No oczywiście, no tak jak mówię, u nas było bydło jednak na mrozy zganiane pod wiatę, żeby było w suchym, wycielenia w suchym. Część bydła została zganiana na obory, na okres wycieleń, także myśmy tego pilnowali. Aczkolwiek mówię, zimny wychów jest tutaj na zachodzie bardzo szeroko stosowany i jest to metoda bardzo fajna, sprawdza się tutaj. No i tak to właśnie wygląda. Więcej o swoim stadzie, jak to się tutaj u mnie odbywa, to powiem w kolejnych odcinkach. Byczek tam już zaczyna się denerwować, staje w poprzek, wykazuje ruchy zdenerwowania, także nie będę tutaj dłużej niepokoić. One teraz są przed karmieniem, za chwileczkę będziemy je karmić, tutaj oprzątać, także teraz wyjdę stąd, żeby on się uspokoił, bo będzie nawet problem, słuchajcie, z jego nakarmieniem. O, już tam wykazuje ostre zdenerwowanie, także ja się stąd już ewakuuję. No i cóż, trzymajcie się, do następnego.